Tyle mniej więcej trzeba przejechać, żeby kupić jakieś płyty winylowe, a nie zawsze to się udaje. Ostatnio, tydzień temu kupiłem tylko 4 kasety magnetofonowe, także nawet jakbym je nie kupił, a dostał za darmo te kasety magnetofonowe, to by nie zwróciła mi się podróż, czyli paliwo by mi się nawet nie zwróciło. No dzisiaj jest znacznie lepiej, a jak lepiej, no to zaraz zobaczycie. W każdym razie 160 mil to jest 160 km. 60 mil to jest 90, czyli 250-260 km przejechane dzisiaj. Mniej więcej takie płyty to z dzisiejszego dnia. Tutaj Help, Rabbit Soul, widzę Beatles 10 mam chyba. Beatlesów wreszcie muszę wybrać, najlepszą kopię sobie zostawić, a resztę sprzedać. Beatles at the Hollywood Bowl bez okładki, Foreigner, Let It Be, ELO, Robert Craig, Emerson, Lake Palmer, Rod Stewart, Gasoline Alley, Spirala Label, pierwsze tłoczenie, Bob Dylan, The Mission, Gabriel, tutaj mamy, Ray Parker Jr., Ghostbusters śpiewa, drugą część kręcą, byłem już na planie filmowym, no może jeszcze nie zrobiony plan filmowy, dopiero się robi. Crosby, Stills, Nash & Young. Crosby już nie żyje od paru dni. O, tak nie mniej więcej. Och. The Who. Mitty, Bitty, Big, Bonesy. The Who. Okej. Okay. A kasety tydzień temu. Tyle samo mil przejechanych, tyle samo kilometrów, czyli około 250. Ja kupiłem tylko tak. Vanessa, Richarda Marksa, Beatlesów i Carpenters. No, nie zawsze się udaje cokolwiek kupić.